kiedy zakończył swoją misję dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA ten stwierdził że w ciągu 40 lat nikt tak nie zaszkodził komunizmowi jak on 7 listopada 1981 roku amerykańskie służby specjalne ewakuują ze stolicy naszego socjalistycznego raju pułkownika Ryszarda Kuklińskiego a zasłużył sobie na takie specjalne względy ponieważ przekazane przez niego informacje miały gigantyczne znaczenie dla dalszego przebiegu zimnej wojny. Jeszcze za czasów, kiedy Kukliński działał w sztabie generalnym wojska polskiego, generał Wojciech Jaruzelski widział w nim wyjątkowo uzdolnionego oficera. Kariera Kuklińskiego rozpoczyna się w 1950 roku, kiedy kończy wrocławską oficerską szkołę Piechoty. Podsumowano, że był aktywny partyjnie, ambitny, sumienny i całkowicie oddalny w sprawie budowania socjalizmu i rozwijaniu dalszej przyjaźni z bratnim Związkiem Sowieckim. 13 lat później, w 1963 roku, rozpoczyna służbę sztabową w Warszawie. Zostaje zastępcą szefa zarządu operacyjnego, a zarazem szefem oddziału planowania strategiczno-obronnego. Kiedy dochodziło do spotkań przedstawicieli państw członków Układu Warszawskiego, on pełnił funkcję sekretarza polskiej delegacji. Wiele lat przyklejał do sztabowych map Symbole grzyba atomowego: niebieskie, gdzie miały paść zachodnie bomby atomowe, czerwone, tam gdzie sowieckie. Znamienny okaże się wyjazd jego z 1967 roku do Wietnamu. To tutaj pierwszy raz poznaje skutki konfliktu między Wschodem a Zachodem. Przed wyjazdem przychodzi szkolenie wywiadowcze które potem okaże się być bezcenne dla jego późniejszych poczynań, trafia do Wietnamu jako członek Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli, jako oficer zarządu drugiego sztabu generalnego. Przebywając tam, przekonał się co do poziomu okrucieństwa tej wojny, posiadał dowody na to, że kiedy północno-wietnamskie siły zaatakowały Saigon to w okrutny sposób była mordowana ludność cywilna. Mimo to nie uzyskał pozwolenia na to, by pojechać na inspekcję, ponieważ gdyby pojechał, to by była ostatnia rzecz, której by tam dokonał. Odesłano by go natychmiast do domu. Kiedy powrócił do kraju z Wietnamu, uczestniczył w pracach nad planem agresji na Czechosłowację. Nie mógł wierzyć własnym oczom, co plany zakładały i od udziału w ataku wymigał się, podając, że jego żona ma zmyśloną chorobę. Podczas narad dowiedział się, że w razie ewentualności konfliktu z państwami NATO, Sowieci nie mieli najmniejszego zamiaru potraktować specjalnie Polaków ugodowo. Mieli przy Ewentualnym konflikcie stać się zwyczajnym mięsem armatnim. Dojrzała w nim zatem decyzja, by przejść na drugą stronę. Pasją Kuklińskiego było żeglarstwo. W ramach utworzonego przy Sztabie Generalnym Klubie Żeglarskim prowadzono rozpoznanie terenów mogących być przyszłym polem działań wojennych z państwami NATO. Rejsy prowadziły do portów północno-niemieckich i duńskich. Tędy miała przebiegać ofensywa frontu polskiego na Danię. Podczas rejsów atmosfera była dość luźna, więc Kukliński nie miał specjalnie problemu z nawiązaniem Kontaktu z wywiadem amerykańskim w liście napisanym do niemieckiej ambasady w Bonn. Celowo łamano. Angielszczyzną pisał, że jest oficerem jednego z krajów komunistycznych i że chciałby się spotkać w Amsterdamie. I właśnie w Amsterdamie po raz pierwszy styka się z oficerami CIA. Nadali mu kryptonim Jack Strong i bez wynagrodzenia miał przekazywać CIA bezcenne dane dotyczące strategii Układu Warszawskiego. Jeszcze w grudniu 1972. Roku centralna agencja wywiadowcza otrzymała 600 stron dokumentów. W centrali podano, że dane były wyjątkowo przydatne. Tymczasem Kukliński pod koniec 1972 roku zostaje pułkownikiem. Dzięki temu ma jeszcze więcej danych do przekazania. Wspomina, że sowieccy generałowie tylko czekali na atak NATO. Sami pierwsi by nie użyli broni jądrowej. Ale wystarczyło, by NATO odpaliło chociaż jedną rakietę. To odpowiedź Związku Sowieckiego będzie globalna. Od sierpnia 1980 roku wiedział, że tylko najbliższe otoczenie Jaruzelskiego było podporządkowane Sowietom, a z dokumentów wynikało, że Moskwa nie zamierzała się dłużej patyczkować z Solidarnością. Kontrrewolucję należało zdławić siłą. Wkroczenie do Polski miało odbyć się pod pozorem gigantycznych manewrów Układu Warszawskiego. W raporcie przekazanym CIA Kukliński napisał, że część dowódców Wojska Polskiego próbowała przeciwstawić się. Ale bezskutecznie. Z czasem plany Moskwy przeistoczyły się w nakaz wprowadzenia stanu wojennego. Między 1980 rokiem a 1982 z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uciekło sporo Polaków, z czego część przekazywała wieści do CIA. Klińskiemu w tym momencie nie grozi jeszcze dekonspiracja. Dopiero wizyta szefa CIA w Watykanie powoduje sporo krzywdy. Podczas spotkania u Jana Pawła II agent służb Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dowiedział się, że w Wojsku Polskim jest wysoko postawiony konspirator. Podczas narady z początku listopada 1981 roku pada informacja, że Amerykanie już wiedzą o planach wprowadzenia stanu wojennego. Zwolna zaczyna podejrzewać się pułkownika o zdradę. Kukliński, po naradzie, wraca do domu. I wyznaje żonie całą prawdę, że współpracuje z CIA. Potem przekazuje Amerykanom, że potrzebuje pilnie się ewakuować bo najprawdopodobniej został zdekonspirowany. Rodzina kuklińskich zostaje ewakuowana praktycznie natychmiast. Najprawdopodobniej trafiają do amerykańskiej ambasady. 13 godzin później trafiają do amerykańskiej bazy w Berlinie Zachodnim. Potem trafia do USA, gdzie zostaje ekspertem Departamentu Obrony i Departamentu Stanu. Otrzymuje stopień pułkownika armii amerykańskiej i do tego wysokie odznaczenie CIA. Generał Wojciech Jaruzelski, kiedy dowiaduje się, że pułkownik kukliński przeszedł na stronę Amerykanów, nie był w stanie tego przyjąć do wiadomości. Jak sam powiedział, że gdyby mu ustawiono w szeregu wszystkich oficerów sztabu generalnego i powiedziano, że jeden z nich jest amerykańskim agentem, to kuklińskiego wyeliminowałby z podejrzeń jako jednego z pierwszych. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Wydaje na Kuklińskiego wyrok śmierci za zdradę. Dopiero w 1995 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego Uchyla wyrok ciążący na Kuklińskim. Kiedy zeznawał, mówił, że jako Polak i żołnierz poczytuje sobie za honor to, że mógł uczestniczyć w jednej z największych operacji antysowieckich dla obrony honoru i godności świata. Zmarł w 2004 roku na Florydzie. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda. Miano jego pośmiertnie na stopień generała brygady. I wszystko w tej historii byłoby świetne, gdyby nie to, jakie reperkusje spotkały Kuklińskiego w 1994 roku. Zginęli. W Stanach Zjednoczonych jego dwaj synowie okoliczności ich śmierci nigdy nie wyjaśniono. Pojawiły się opinie, że mogła to być zemsta sowiecka na pułkowniku. W tym samym roku kuklińskiego przyjął papież Jan Paweł II, a pułkownik nazwał to spotkanie paliwem na resztę życia. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria generalnie o PRL-u bardzo się podoba. Jeśli tak, kciuki do góry. Jeśli nie, to kciuki w dół. A jeśli takie macie, nie wiem, średnie zdanie na ten temat, dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was zastanowi się, co sami by mogli zrobić dla honoru i godności świata. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.